Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Podstawy sporządzania ciast piekarskich. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W wyniku wymieszania surowców piekarskich dobranych w odpowiednich proporcjach uzyskuje się ciasto, z którego po procesie fermentacji wypieka się pieczywo. Ciasto jest zatem produktem pośrednim powstającym w procesie technologicznym produkcji pieczywa. Do głównych czynników wpływających na jakość ciasta zalicza się składniki ciasta, jakość surowca, mąki, przebieg fermentacji. Receptura jest istotnym warunkiem otrzymania ciasta dobrej jakości. Pozwala na odpowiedni dobór surowców podstawowych oraz substancji wzbogacających wartość odżywczą, a także innych substancji uszlachetniających i polepszających produkt finalny. W skład każdego ciasta oprócz mąki i wody wchodzą jeszcze inne surowce, takie jak drożdże piekarskie, sól oraz ewentualnie cukier, tłuszcz, produkty mleczarskie. Ilość użytej mąki pszennej i żytniej zależy od rodzaju pieczywa, jakie chce się uzyskać. W odniesieniu do jakości mąki istotne znaczenie dla przebiegu fermentacji ma rodzaj i ilość cukrów fermentujących. Niedostateczna ilość cukrów utrudnia znacznie pierwszą fazę fermentacji, kiedy drożdże wymagają pożywki, zanim nastąpi uruchomienie ich aparatu enzymatycznego. Wielkość siły z cukrzania skrobi ma również duży wpływ na wygląd pieczywa. Pieczywo wyprodukowane z mąki o niedostatecznej sile z cukrzania skrobi jest blade, szare i ma niepozorny wygląd. Mąka zawierająca dostateczną ilość cukrów oraz wytworzenie się tych cukrów w cieście przy prawidłowo prowadzonej fermentacji zapewnia wyprodukowanie okazałego i smacznego pieczywa. Składniki ciasta wpływają decydująco na przebieg fermentacji ciasta pszennego. Zwiększenie ilości drożdży przyspiesza fermentację. Ciasta rzadsze fermentują szybciej niż ciasta gęste. Ciasta ciężkie, zawierające większe ilości tłuszczu, fermentują dłużej niż ciasta, które zawierają tłuszcz w minimalnych ilościach lub nie zawierają go wcale. Im większa ilość soli w cieście, tym dłużej trwa fermentacja. Na przebieg fermentacji może wpływać wielkość ciasta. Ciasta w dużych porcjach nie są tak narażone na wyziębienie jak ciasta małe. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.